Ponieważ skończyli na tym punkcie związanym z definicją członka Rady Dzielnicy i kwestii Rady Rady Dzielnicy. Nie ma czegoś takiego jak Rada Rady Dzielnicy. Tam były wątpliwości, które wymagały rozwiania. Jak wobec tego możemy tutaj... Nie był przecież to ważny członek? No jest członek, ale sama sobie wiesz, że gdzieś tam na tym etapie pojawiły się wypowiedzi ludzi, którzy nazywają się radnymi Rady Dzielnicy, wprowadzając wielokrotnie taki zamek informacyjny wśród samych mieszkańców. Więc chciałabym zapytać, czy mamy to wyjaśnione, czy mamy to umieszczać w statutach, czy jak to jest pod kątem prawnym, jaka jest opinia? Zaraz pewnie dołączy pan mecenas, bo przed chwilą tutaj go widziałam, więc pewnie zaraz dołączy i to wyjaśnię, jak to wygląda pod kątem prawnym. Bo myśmy się zastanawiali nad tym, jak to ująć w zapisie, czy na przykład napisać radny lub radny Rady Miasta, czy wziąć cudzysłów, jak to wyodrębnić, tak żeby jedno i drugie znaczenie w statucie, bo rozmawiamy tutaj tylko o ramach jakby statutowych, miało odzwierciedlenie. I mam nadzieję, że teraz pan mecenas dołączy i to wyjaśni. Natomiast ja ze swojej strony to... Może na to można spojrzeć w ten sposób, żeby to nazwisko w statucie było jednolite. Jest tylko jeden fragment statutu, w którym jest użyte sformułowanie radny bez tego jakby doszczegółowienia Rady Miasta. I to jest w paragrafie 7 w ustępie 2, tam gdzie jest mowa o zwoływaniu pierwszego posiedzenia, które zwołuje przewodniczący Rady Miasta lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady Miasta bądź radny z danego okręgu. Być może rozwiązaniem najbardziej optymalnym byłoby, żeby tutaj doprecyzować radny Rady Miasta z danego okręgu i wtedy pozbylibyśmy się tego ewentualnego dualizmu w kontekście tego, że w słowniczku jest radny Rady Miasta, a w jednym miejscu co tydzień pojawia się słowo radny. Więc jakby to z punktu widzenia jakby już takiego operacyjnego, jeżeli chodzi o zapisy skutkowe, być może byłoby rozwiązaniem tej sytuacji. Jak pan mecenas dołączy, to wyjaśni, czy radny bądź radny Rady Miasta też mogą mieć odzwierciedlenie w zapisach tego słowniczka, który mamy w paragrafie 3. Ja już dzwonię, bo przed sekundą to też był. A, tak? Powinna być w praktyce stosowana, tak jak do tej pory osoby.
osoby wybrane do organu stanowiącego jednostki pomocniczej do Rady Dzielnicy to są członkowie Rady Dzielnicy. Poza doprecyzowaniem w słowniczku i we wszystkich miejscach, moim zdaniem, no nie ma ani przestrzeni, ani możliwości prawnej, żebyśmy wprowadzili dalej idące zapisy typu zakazuje się członkowie Rady Dzielnicy używania tytułu rady, bo to nie jest ani materia statutowa, ani ten przepis nie mógłby być w praktyce sankcjonowany. Tak, zostawmy jakieś przykłady, czy używanie jakiegoś tytułu mogłoby wprowadzić w błąd i w jakim celu, bo to już jest kwestia zupełnie inna. Natomiast tak jak mówię, poza doprecyzowaniem zarówno słowniku, co pani dyrektor mi tutaj podpowiada, jak i w pozostałej treści zapisów statutowych, to jest jedyna materia, którą możemy wyprowadzić. Oczywiście państwo zadecydujecie, ostatecznie mówiąc, państwo mam na myśli, proszę patrzeć, Wysoką Radę, bo komisja zaproponuje, czy tę terminologię otrzymać, czy też nie, a więc członek Rady. Bo jeśli chodzi o radnych Rady Miasta, to w sposób oczywisty stanowisko radnych jest określane, czy funkcja radnego jest określana ustawowo. Tutaj nie można tego modyfikować, zatem słowniczek jedynie precyzuje, stwarza pewien skrót, tak żeby nie powtarzać za każdym razem radny Rady Miasta, bo to jest oczywiste. Natomiast co do członków Rady, tak jak mówię, ostatecznie Rada zadecyduje. Wydaje się, że do tej pory konsekwentnie we wszystkich dokumentach były używane określenia członek Rady. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Szanowni Państwo, wobec tego, co się najwłaściwszym rozwiązaniem tego zagadnienia, to mogłoby zostawić takie kwestie. Skupiliśmy się na tych kwestiach właśnie prawnych, czy to można uregulować, skoro nie, to wydaje mi się, że nadmierne rozdmuchiwanie zagadnienia chyba nie ma większego sensu. Oczywiście należy jeszcze przejrzeć raz, żeby konsekwentnie wszędzie tam, gdzie jest mowa, będę używał o osobie wybranej do programu stanowiącego jednostki pomocniczej, żeby używać członek rady, ewentualnie w skrócie członek, prawda? Nie rady byśmy tutaj już używali, prawda? Bo tak ten członek Rady Dzielnicy, natomiast inny statut Rady Dzielnicy, statut Rady nie pozwala na jakieś inne, moim zdaniem, uregulowanie. Dobrze. Szanowni Państwo, czytając dalej ten program, płynęły dwa dokumenty, łącznie cztery, tak? To jest z Rady Dzielnicy, Rady Dzielnicy Tatary. Tu jest od osoby prywatnej, tak? Pana członka, przepraszam, Rady Dzielnicy Rury. Dobrze. Cóż jeszcze? Czuby Południowe i Węgry Południowe to są pismo Rady Dzielnic, przyczyn, które dotyczą granic. To, co stało się tematem naszego zainteresowania po kwestii granic, na tym się dzisiaj skupimy. Mamy w związku z powyższym pismo Czuby Południowe i pismo Rady Dzielnicy Rury. Może zaczniemy, ponieważ mamy tutaj panę reprezentującą. Może było zacznijmy. Tak właśnie chciałam zaproponować. Mamy panią reprezentującą Rady Rury, mamy panią radną, przewodniczącą zarządu Rady Rury, także jeżeli mogłabym w kilku zdaniach tą propozycję. Tak jak wskazaliśmy w piśmie, jak zostało wskazane, chcielibyśmy i sugerujemy, że granice dzielnicy Rury od wschodu mogłyby się kończyć na ulicy Nadbystrzyckiej, żeby granica przebiegała ulicą Nadbystrzycką, a nie ciągnęła się do rzeki Bystrzycy. Tak, tak. Natomiast druga zmiana, druga większa zmiana to granice dzielnicy Rury od zachodu, czyli od tej strony Alei Kraśnickich i Bohaterów Monte Cassino, ale chcemy, zasugerowaliśmy, że ponieważ osiedle Kraśnickiego, osiedle, jedno z osiedli Lesy Mockiej Kraśnickiego jest, przebiega przez nie granica dzielnicy Rury, nawet nie jest ono w połowie przydzielone, tylko to jest dosłownie zahacza o kawałeczek tej, tak, kawałeczek tego osiedla, a jest to osiedle LSM-owskie, z
które jest dla nas no, takim jednolitym tworem z pozostałymi osiedlami, gdzie, tak, gdzie przychodzą, potrafią przyjść tak mieszkańcy, mieszkańcy bloków na Krasińskiego, a się okazuje, że to nie jest już nasza, że to już nie jest granica dzielnicy Rury. I zasugerowaliśmy nie samą granicę pomiędzy bohaterów Monte Cassino i Aleją Kraśnicką, ale żeby granica przebiegała przez taką ulicę Andrzeja Struga, czyli obejmującą jakby w większości to osiedle. Po drugiej stronie Alei Struga są już domki jednorodzinne. Są znane bloki, to też należy liczyć, bo są znane wówczas ale jest. Ulica Struga, tak? I po jednej stronie jest osiedle Kraśnickiego, po drugiej stronie ona się kończy przy Zana. I tam też jest. Ale do Zana ono by. Ale Struga by. Ja. Ostatnia ulica tam jest ulicą, jest ulicą Namysłowskiego. Pani przewodnicząca, przepraszam, ale w kwestiach porządkowych. Kto ma głos? W tej chwili pani Rolida. Dziękuję. Ja to osoba przedstawiająca swoje. Tak. My zaproponowaliśmy, no już przepraszam, to komu, może pani przewodniczący, przepraszam. Trzy baladyny i część baladyny po prawej stronie jest, należy do Rur, a część po lewej stronie, tam gdzie są domki, należy do Konstantynowa. Także tą część trzeba zebrać. No jest takie trochę skomplikowane, nie wiem, jak to jest. Ja tu widzę w ten sposób. Bloki do Rur, domki do Konstantynowa. Tak. Czy dobrze rozumiem? Tak. Tak, takie było założenie. Przewodnicząca i tak, i ten sam. Po jednej stronie ulicy Struga jest tylko szkoła. Szkoła, przedszkole. A po drugiej są domy, więc ta część jest druga, to sama ulica. Chodziłaby w okrę jeszcze Szkoła w tej chwili jest na Konstantynowie, a weszłaby w okrę, tak. Mówimy, ja pójdę krok dalej.
szkoła jest obwodem głosowania RUR czy Konstantynowa? Akurat tamta szkoła nie. Szkoła numer szkoła została 57, wcześniejsze gimnazjum numer 7 to jest przy ulicy Kraśnińskiego. To było przedszkole, natomiast na RUR. Ale nie mam problemu z tym, żeby siedzibą komisji wyborczej. Też na to się ciepło, nie? Ja tylko zapytałam, tak, nie dałem rozproszyć, komisji wyborcze nie są przed tego. Siedziba może to tylko nie mogą być z dwóch obszarów. Tak, dzielnie, tak, dobrze. Szanowni Państwo, zwrócę się do Was. Krótkiej dyskusji. Jak Wy to widzicie tutaj, biorąc pod uwagę nasze wypowiedzi, czyli naszą opinię? Krótkie moje podsumowanie. Bloki do dzielnicy RUR jako naturalny składnik organizmu, natomiast domki do dzielnicy Konstantynów, no bo to też jest dzielnica charakteryzująca się swoimi cechami, tak? Co ty myślisz? Na dzielnicy Konstantynów są również bloki, ale tam dalej szkoła i tak dalej. No to chodzi o to, co jest dzielnicy RSM Moskwą, żeby nie rozdzielać, tak? Żeby to było. Ja jedyną wadę, jaką widzę tylko jest to, że dzielnica Rury, która jest największa, będzie jeszcze większa. To tylko jedyna wada. Natomiast tak, to są zalety tego pomysłu. To znaczy, ponieważ na początku jeszcze była mowa o tym, że praca jednak ze wschodu od wschodu będzie kończyła się na ulicy Nadbystrzyckiej, a nie na rzece Bystrzyckiej. To co były kwestie stricte techniczne, to zaraz poproszę pana Wosaka, który jest zorientowany bardziej pod kątem takim planistycznym, ale też pod kątem kwestii związanych na przykład z obwodami, które tam teraz przebiegają, bo też gdzieś tam trzeba mieć na uwadze. Natomiast przede wszystkim no, istotne jest to, że to dotyczy też dwóch innych dzielnic, więc na pewno ta dyskusja gdzieś tam musi też się odbyć na forum tych dzielnic, które by ta zmiana ewentualnie musiała obejmować, bo pytanie, jaki jest ich punkt widzenia. Więc jeżeli jakby zastanawiamy się nad podejmowaniem decyzji, to myślę, że na pewno musi być to poprzedzone też dyskusją z pozostałymi radami. I tak w każdym przypadku jakby ewentualnych propozycji zmian granic pewnie warto byłoby wziąć to pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię jakby zasadności tej zmiany i przełożenia jej na te aspekty planistyczne, to już poproszę o wsparcie. Więc tutaj, tak jak pani radna zasugerowała, oczywiście przejście granicy, przeniesienie granicy zachodniej ulicą Struga, zgadza się, po tamtej stronie, po drugiej stronie ulicy Struga rzeczywiście są domki jednorodzinne, po tej stronie mamy tylko szkołę, dawne boisko budowlane, ale jeśli wejdziemy w dalszą częścią granicy w ulicę Kraśnickiego i zjedziemy Armii Krajowej, to łapiemy jeszcze całe osiedle Iridiona, czyli tam mamy bloki, wieżowce. Tak, zgadza się. Natomiast to, co tu pani radna zasugerowała, jeśli cofniemy granicę na Nadbystrzycką, to do dzielnicy Rury nie wchodzą te nowe bloki, które obecnie są budowane przy Nadbystrzyckiej. Tam jest bardzo dużo bloków, bo jak tu pani radna jechała do miasta, to po prawej stronie. Po drugiej stronie. Jak patrzymy na północ, tak, Wigilina i wtedy te bloki nie wchodzą do dzielnicy Rury. Tak dlatego obrazowo wspominam. No tak, to koncentrując się na terenie zapewne zapomnieliśmy o tej części, tam jest kilka. Tam jest bardzo dużo bloków obecnie. Tam się buduje w tej chwili sporo budynków. Tu uwagi na to, że są tam tereny. Nie wiem obecnie, jak po zmianach, ale wydaje mi się, że niewiele. Zmieniły się ostatnio obwody wyborcze, bo też należałoby to wziąć pod uwagę. Byleby okręgów nie naruszać, no może tak. No, dokładnie. Natomiast obwody to jest oddzielny temat. Chyba może tutaj jest jakiś problem. Okręgi są ustalone, kodeks wyborczy mówi o stałości tego podziału poprzez dzielnicę. Nie mylę się, prawda? Czy
dane o tym, bo wyjmuje dzielnicę, czy zmienia od granicy dzielnic, więc być może oczywiście sama dzielnica pozostaje, ale być może będzie miało to wpływ również na wskaźniki, które powinny być wzięte przy okręgach. No oczywiście zostawmy też, że zmiana liczebności w dzielnicach przed wyborami samorządowymi też na pewno byłaby jakąś perturbacją, używając słowa potocznego. To tam na Politechnice był zawsze okręg wyborczy. Mimo okręgu nie okręgu. Okręg wyborczy, więc oni się zabiorą. Mimo okręgu, pan nie zawsze jeszcze, że mówię o wodzie w tej chwili. Prawda? Bo okręg to jest dzielnica oczywiście, cała Czy nigdy nie skoczył w miejsce siedziba, bo to jest miejsce, gdzie da się zostać. Pamiętajmy też, że to było wyjaśnione. To są informacje, szanowni państwo. Nie odnoszę się w żaden sposób do zasadności. Jasne, takiej zmiany. Pamiętajmy też, że procedura zmian granic dzielnic jest nieco inna niż procedura zmian statutu. Więc należałoby to też do tego kompleksowo podejść. Nie sposób rozpatrywać pojedynczego wniosku. Nie mam na myśli posiedzenia dzisiejszej komisji. Ale jeśli miały być zmiany granic, to trzeba do tego podejść kompleksowo, bo tego wymaga również procedura i nieco odrębny tryb konsultacji. Myśmy chyba jeszcze pani dyrektor wyjaśniali, czy nie, jeśli chodzi o zmiany granic. Jeżeli chodzi o procedurę, tak, to poprzednim posiedzeniu. Myślę, że na którym mnie nie było. Tutaj moim zdaniem też należałoby kompleksowo do tego podejść, czyli jeśli już miały być zmiany granic, to ustalić wszystkie te wnioski, tak żeby w ramach procedury konsultacyjnej zmiany granic można byłoby kompleksowo to przeprowadzić, bo to będzie nieco odrębna procedura, równoległa, nakładająca się od tej, która jest związana ze zmianami statutu. Tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, bo wpłynęły tylko wnioski Rady Dzielnicy Góry i Rady Dzielnicy Czubów Południowy, pozostały. Ale Fermin Południowy nie wyraża się w kwestii granic. No i jeszcze wcześniej był Fermin tak, Stare Miasto. Tam chodziło o poprawę wody graficznego na dzielnicy, która się de facto sprowadzała do zmiany pomiędzy granicami Stare Miasto i Śródmieście. Czyli rząd mając na siebie po prostu uwagę te informacje, te wnioski, które wpłynęły, czy my możemy dalej procedować jakby kwestią omawiania ewentualnych propozycji zmian? Ja myślę, że tak, z uwagi na to, że jest to też oczywiście materia statutowa. Kwestia procedury przeprowadzenia zmiany jest kwestią immanentnie powiązaną, ale to samo zagadnienie na pewno nie wykracza moim zdaniem poza ramy, które wyznaczała Rada Miasta, powołując komisję do spraw przygotowania propozycji zmian w statutach. Nie sposób oczywiście zmiany granic oderwać od statutu. Kwestia procedury to już jest kwestia formalna przeprowadzenia tych zmian. Niestety dzisiaj powinien nam towarzyszyć pan Łukasz Mazur, który jest ekspertem, jeżeli chodzi o kwestie wyborcze. Niestety delegacji służbowej, tak? Więc on tutaj był zaproszony, natomiast myślę, że pan Romanowski powinien się wypowiedzieć oczywiście nie co do zmian granic, a co do skutków w zakresie podziału, bo pan Romanowski na pewno nie może się wypowiadać. Jasne. Szanowni Państwo, w mojej ocenie wypowiedź Pani Przewodniczącej reprezentującej interesy Rady Dzielnicy Rury jest w dużej części zasadna. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, nie możemy doprowadzić do sytuacji tylko takiej, że w dniu dzisiejszym będziemy się zajmować Radą Dzielnicy Rury, bo tak jak Pan Mecenas zaznaczył, dotyka to zarówno dzielnicy Konstantynów, jak i dzielnicy Zazubrowiu. Ponadto czuję taki pewien dysonans w tym momencie, bo tych wniosków wynikających z tych uwag, jakby to powiedzieć, na samym początku zebranych trochę było. W związku z powyższym uważam za zasadne, abyśmy dodatkowe posiedzenie w tej materii rzeczywiście jakieś mieli, gdzie moglibyśmy kompleksowo popatrzeć na całe miasto, łącznie z tym przygotowaniem, o którym pan mecenas powiedział, bo rzeczywiście no, obszar materii jest naprawdę znaczący, a w tym momencie ja czuję jako członek tej komisji no, pewien taki chaos. Bo rozumiem Państwa intencje, ale pamiętam też wypowiedzi odnoszące się do Felina chociażby i chciałbym zobaczyć mapę
zebranym, tak na dobrą sprawę, zebraniem tych wszystkich wniosków. Tak. Więc absolutnie przepraszam, ale do Państwa propozycji w dniu dzisiejszym nie chciałbym się odnosić. Ponadto chciałbym na przykład zapytać jeszcze dodatkowo, czy mieszkańcy ulicy Wapiennej bardziej czują się związani z dzielnicą Rury, czy z dzielnicą Zacukrową. Bo ten rys historyczny, o którym tutaj Państwu już kiedyś mówiłem, rzeczywiście w niektórych miejscach miasta wybrzmiewa. Ale, tak. A nie warto by robić jakiegoś takiego sztucznego podziału na siłę wbrew mieszkańcom. Jeszcze nie wiem, czy Pan radny zna historię ulicy Wapiennej. Pan radny jest szczególny. Z chęcią wysłucham. Starszy, mądrzejszy. Mogę? Bardzo proszę. Ja bym jeszcze raz, Pani Przewodnicząca, tylko... teraz, w tej chwili, gdy zmieniamy statuty i robimy ten podział. To nie sugerujmy się tylko wyborami do rad dzielnic i tak dalej. Bo faktycznie te niektóre podziały, i Ty, Monika, doskonale o tym wiesz, bo mieszkasz po ulicy Zana i interesy Twoich mieszkańców są czasami sprzeczne z Konstantynowem, gdzie są domki jednorodzinne. I o tym żeśmy już mówili na poprzednich dniach. I podobna sytuacja jest w Wapiennej. Zobaczcie ten kontrast, deweloperów, ja nie będę zaraz mówił, bo zaraz się politycznie jakieś tutaj akcenty pojawią, że ta Wapienna jest, tak naprawdę, przykro mi o tym mówić, trzecim światem od Lina. I ta Wapienna powstawała na takiej zasadzie, jak była cukrownia, ludzie przyjeżdżali i tam na tych działkach po prostu nocowali. Ludzie, którzy przyjeżdżali spoza Lublina, a potem, że się zasiedlili i dobudowali jeszcze tam jeden, tą przybudówkę drugą, to zostali. I tak naprawdę plany, które nie obejmują tych rejonów, spowodowały to, że tam do dzisiaj nie ma tej kanalizacji, tej wody i tak dalej. I ci ludzie jednak tam żyją, cukrowni nie ma. Więc ja uważam, to jest takie moje zdanie, ale tu trzeba by się też zapytać Rady Dzielnicy za cukrownię, czy oni też takie zdanie mają, żeby jednak tą Wapienną przyłączyć do Zacukrowni. Te interesy tam by były zbieżne. Nawet to, że w sąsiednich blokach na rurach, no ta przewaga i ta możliwość wyboru nawet do Rady Dzielnicy jest o wiele większa i ta siła przybycia. A ci ludzie z tej, no niestety, osady tak zwanej, bo to była kiedyś tak nazwana osada, dzierżawna i tak dalej, dzielnice cudów i ja też tam czasami miałem kolegów ze szkoły z Wojciechowskiej, jak poszedłem i zadostawiłem gitarę, to już jej nie widziałem, ale za chwilę ją przynieśli. To taka solidarność była. Po prostu było tylko na zasadzie, czy się boisz, czy się nie boisz. Dlatego myślę, że już wracając do meritum, myślę, że powinniśmy się też zająć tym tematem, skoro nasza działalność jest przedłużona
jeszcze o te parę miesięcy i pani przewodnicząca też ma prawo wyrazić wolę czy nie wolę, czy chce to wypierdolić. To Dlatego dyskutujemy. Myślę, że to w tych obszarach, akurat takich newralgicznych, gdzie mamy Grygowo, gdzie mamy pana prawda, Zadębia i tak dalej, to powinno być, no, nie spychamy oczywiście tych dzielnic do jakichś dzielnic drugiej, trzeciej kategorii, aczkolwiek to, co zawsze jest powtarzane, że mamy zrównoważony rozwój mieć Lublina, więc równoważmy ten rozwój, też żeby te dzielnice takie zaniedbane, powiedzmy, mogły być, też się rozwijać, bo jak powiem czasami, jak rozmawiam z tymi ludźmi, którzy mieszkają na tej Wapiennej, chociaż mógłbym powiedzieć, że to nie jest moja dzielnica, bo jestem radnym Szczugów, a to jest taka fajna dzielnica, tam wszystko jest prawie zrobione, to mi trochę wstyd jest za to, że od mojego osiedla dosłownie no nie wiem, 1000 metrów jest taka ulica Wapienna, gdzie jak rozmawiam z panią Wicher, która naprawia tam chłodnicę, to mówi, że może lepiej już niech nie robią tego asfaltu, bo tak przynajmniej się dzieci bawią na tej ulicy i nic ich nie rozjedzie. No to tak właśnie sarkastycznym takim stwierdzeniem kończę. Dziękuję. Kolegi jednego Bartosza Margula, które przed chwilą podawał. O, pan mecenas też tutaj mówił o zagrożeniu wprowadzania zmian w granicach dzielnic. Mówię o zebraniu informacji. Zebraniu informacji, przepraszam. Więc mi się wydaje, że biorąc pod uwagę nawet harmonogram pracy komisji, to raczej przed wyborami najwyższymi samorządowymi te zmiany dzielnic i tak nie zostaną uchwalone. Więc to jest jakby kwestia na kolejne wybory samorządowe, więc tutaj jakby tego zagrożenia nie ma, że to wpłynie na przesunięcia liczby mieszkańców i zmiany w tym w granicach okręgów wyborczych. Więc myślę, że tutaj to nie przeszkadza. Dziękuję. Sami są dyskryminowani w takiej dzielnicy, która ma zupełnie inny charakter. Jakby to spójny teren był, to moim zdaniem z korzyścią dla... No w Wapiennej masz też dwa blogi mieszkalne. Jakie to jest? Ja się pytam, właśnie pytanie, czy jesteśmy w stanie... Między blokami też są tam domki. Wiadomo, że one musiały być fizycznie przyłączone do nas, żeby zostać w od rzeki do ulicy Wapiennej, tej, która przebiega jakby dołem pod tymi blokami, znajduje się w tak zwanej strefie zalewowej, fali awaryjnej zalewu Zębożyckiego. Nie wolno tam budować żadnych budynków z uwagi na to, że po prostu no, mogą zostać fizycznie zalane. Natomiast teren powyżej ulicy Wapiennej, pomiędzy właśnie Wapienną a Nadbystrzycką, jest jak najbardziej w tej chwili zabudowywany, jest to teren mieszkaniowy. No i w większości są to bloki nowe. W większości są to bloki. Nie mówimy tylko o Wigilijnej, o tej części nie. Nie. Od Wigilijnej aż do Wapienny. To jest naprawdę spory kawałek. A ja jeszcze też chciałam powiedzieć. To jest bardzo ważne. Opierając się kierownica dzielnicy Rury, kończy się kierownica wschodnia na rzece Bystrzycy. My chcemy do Nadbystrzyckiej, ale też od północy ograniczyć Głęboka Nadbystrzycka i żeby nie było plażowej, tak? Bo tutaj jeszcze od Głębokiej Nadbystrzycka biegnąc do
vis-a-vis osiedla Prusa. Są tam też bardzo zbieżne problemy dotyczące tak niska zabudowa, budownictwo bardzo zaniedbane, drogi gruntowe, dziejące się tam straszne rzeczy podczas okresów jesienno-zimowo-wiosennych. I problemy są naprawdę zbliżone do problemów Wapiennej, aczkolwiek Wapienna to już jest apogeum, tak? Dlatego cały charakter od Nadbystrzyckiej w dół, nie licząc tych kilku bloków na górze na vis-a-vis osiedla Prusa, to jest, jest jakby bardzo strukturalnie podobny. No, ale tam jeszcze też są te odcinki, powstają nowe. To jest wszystko naprzeciwko osiedla Prusa, tak jak mówię. Nie wiem, co są. Bo to też, żeby tak nie było, że to co fajne, to fajnie wziąć, a to co wymaga troszeczkę więcej uwagi, to odciąć od dzielnicy. No i to jest. Charakter pracy, no nie wiem jak to nawet powiedzieć, na rzecz tych mieszkańców i skuteczność i tak dalej, gdzie mieszkańcy za cukrownią i mieszkańcy Wapiennej walczą na przykład z tymi samymi problemami, więc jakby się skupili razem, to może było to bardziej skuteczne, no nie wiem, już tak też się pochylaliśmy nad tym i analizowaliśmy z różnych stron. Oczywiście, że w jakiś tam sposób pochylenia się też nad dzielnicami sąsiadującymi, tak? Jeżeli coś zmieniamy z jednej strony, a no to z drugiej strony to da jakiś skutek. Więc nawet jeżeli to będzie w ramach jednego okręgu wyborczego, tak jak to się zostało, to w ramach dzielnic będzie to miało. Właśnie o tym mówiłam, bo jak mam wybory samorządowe, to nie zmieni, ale jeśli chodzi o wybory do rodziny z 2019 roku, no to na przykład Konstantynowi by zabrano tak całą dzielnicę. Tam nie może być poprzednik, nie ma znaczenia. Może być 500 osób w dzielnicy, jeżeli taką sobie zrobimy, nie ma to znaczenia. Tak? No ale to, jak to ten podział kiedyś nastąpił, wydaje mi się, że postępem jest mieszkańców, dlatego to osiedle. No, zobaczmy, jakie są różnice. Pani Przewodnicząca, skupiliśmy się w tym momencie nad problemem granicy dzielnicy Lury. No i cały czas na ten temat dyskutujemy. To jest wszystko to samo. Przepraszam Pani Radna, ale jeśli mogę, to chciałbym swoją uwagę skierować do Pani Przewodniczącej. Proszę spokojnie to przyjąć. Nie, nie pozwolę Pani. Nie zaczynaj. To Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, albo kompleksowo podchodzimy do tego tematu i całe posiedzenie przeznaczamy rzeczywiście na tę analizę możliwości zmiany tych granic. Albo będziemy, tak jak w dniu dzisiejszym, debatować tylko i wyłącznie nad jedną dzielnicą, gdzie i tak decyzji nie podejmiemy. To się staje, Szanowni Państwo, nie obraźcie się, ale to się staje ułomne. Bo Państwo jesteście w naturalny sposób zainteresowani jedną dzielnicą. Tak, bo jest ale to rozumiem. Ale ja nie mogę też, Szanowni Państwo, zapominać o innych mieszkańcach naszego miasta, którzy też wnioski przedkładali w tej sprawie. I te wnioski są spisane, Szanowni Państwo. Jeśli tu w tym momencie jest sytuacja taka, że chcecie Państwo od Nadbystrzyckiej, w naturalny sposób trzeba zapytać mieszkańców i dzielnicę za Cukrownią, jednocześnie Konstantynów, ja bym poprosił o wykonanie takiej mapy, gdzie te wszystkie zmiany proponowane zarówno w tej pierwszej wersji, jak i w tej drugiej, żeby zostały naniesione i będziemy, Szanowni Państwo, na ten temat procedować, łącznie z zaproszeniem pozostałych członków dzielnic. No, oczywiście jesteśmy na tak. Bardzo się z tego powodu cieszę, a dopytuję tylko i wyłącznie Pani Przewodnicząca, bo przed Pani jest jeszcze kilka innych pism. Nie wiem, czy dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie na temat jednej dzielnicy, czy też zajmujemy się kolejnymi pismami. Może dla wyjaśnienia, wszystkie rady dzielnicy zostały poinformowane o naszym dzisiejszym spotkaniu. Nie wszystkie zareagowały. Informacja poszła do nich
podczas naszej ostatniej komisji, czyli miesiąc temu. Ja osobiście wysyłałam informacje razem z tym efektem roboczym naszych prac. Nawet nikt mi nie odpisał na ten mail, który ja wysłałam. Ani jednego maila zwrotnego. Natomiast zostały złożone właśnie pisma, o których rozmawiamy. Także na pewno ideałem byłoby spotkanie się ze wszystkimi przedstawicielami dzielnic, bo byłoby to najbardziej idealne. Natomiast w kontekście tak miernej reakcji na mojego maila, ja się zastanawiam, czy wszyscy się zaangażują w to. Na pewno nam się nie uda zrobić zebrania wszystkich, bo nie wszystkim się po prostu chce. To tak. Oczywiście, szansę oni już tą szansę dostali miesiąc temu, w momencie kiedy ja wysyłałam kwestie informacyjne, tak? Przecież nie znają propozycji, chociażby wczoraj się przedstawionych przez pan. No to zgadza się, no to są propozycje na gorąco. Szanowni jest Państwo, pierwszy. Proszę o wsparcie eksperckie. A w jakim zakresie będzie? No, w tej sytuacji, kiedy mamy propozycje zmian z kilku dzielnic, są to wszystkie, one w jakiś sposób mają swoje skutki na dzielnice pozostałe. My nie możemy podejmować decyzji takich już, jak gdyby, które będą w jakiś sposób pożyte, bez weryfikacji z sąsiadami, tak? Więc ja w tej chwili się zastanawiam, jak znaleźć złoty środek na rozwiązanie tego zagadnienia. Czy może rozesłanie ponownie informacji do wszystkich rad dzielnic, aby zastanowiły się nad propozycjami z określonym na sztywno terminem, bo widzę, że tego typu luźne informacje, które zostały przekazane, no nie na wszystkich działają, więc określenie na sztywno terminu, kiedy mogą składać takie propozycje zmian. Po tym terminie ustalić spotkanie, które byłoby już spotkaniem w jakiś tam sposób bardzo mocno rozwiniętym merytorycznie. Bo tak jak tutaj panie z Rady Dzielnicy Rury, przypuszczam, że przyszliby również przedstawiciele innych rad dzielnic. I wtedy mając do czynienia z tak dużym zespołem, no i też dużą ilością informacji proponowanych zmian, mamy szansę etapować i opracować kwestię granic wszystkich dzielnic Lublina. Czy uważacie Państwo, że to byłoby logiczne i miałoby rację bytu tego typu rozwiązań? Bo nie możemy podejmować decyzji o jednej dzielnicy bez konsultowania się z sąsiadami, tak? Jaki termin logiczny? Czyli jeżeli chodzi o tak zwaną praktyczną, jeżeli mogę, to faktycznie jeżeli zwrócono by się teraz z prośbą o ewentualnie jeszcze wysyłanie propozycji, które do tej pory do pani przewodniczącej nie dotarły, to my po otrzymaniu tych propozycji faktycznie moglibyśmy je fizycznie nanieść na mapy, tak żeby komisja miała poglądową jakby całość tego materiału też zobrazowaną na mapie i ewentualnie wtedy moglibyśmy też się wypowiedzieć z jakiegoś punktu widzenia planistycznego czy innego i istotnego pod tym kątem. Jakby my jako z ramienia urzędników, natomiast rady wtedy mogłyby, tak jak tutaj panie przewodniczące z RUR, mogłyby z kolei swoje argumentacje przedstawić, bo to też są różne punkty widzenia, więc jakby na pewno byłoby to pomocne, żeby te wnioski najpierw zebrać, później przenieść na mapę, a później o nich dyskutować na przykład blokowo z dzielnicami, których dana zmiana miałaby dotyczyć. To też łatwo by nam było przeanalizować, gdzie są te punkty styku, które dzielnice zaprosić, wtedy można byłoby to rozplanować. Jaki termin, według Państwa, byłby terminem uczciwym, realnym i praktycznym? Ile radni potrzebowali? Drodzy Państwo radni, co o tym sądzicie? Mogę bardzo prosić. Wszelkie zapisy związane z konsultacjami społecznymi, bo nie tylko rady uważam, że powinny się w tej sprawie wypowiedzieć, ale i sami mieszkańcy też, jeśli by zostali poinformowani, też uważam, że takie uwagi mogliby wnosić. Już na tym etapie składania konsultacji. Tak. W mojej ocenie nie ma żadnej możliwości. Oczywiście tutaj już nie mówimy o
jakimś takim elemencie, bo konsultacje same w sobie oczywiście odbędą się. Po zebraniu całości mamy. Tak, jeżeli będzie taki problem. Znaczy, tak na tą sprawę zwrócić uwagę, że z tego zapomnienia to jest niestosowna uchwała, która miasta lubi o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Tak, oczywiście. I pytanie, czy w tym wypadku nie warto by jej zastosować? Jeżeli nie przekładając konkretnego projektu, a bardziej też tak, że tak. Tak, ale pan mecenas bardzo dobrze wyczuł intencję. Oczywiście już państwo musielibyście podpowiedzieć, bo w tym momencie nie poprawiam pana radnego, nie mielibyśmy do czynienia, co jest oczywiste, z sensu stricto, przeprowadzaniem konsultacji nad projektem, a bardziej z taką, ale to już miesza o sformułowanie, bo ważna jest idea, tak żeby umożliwić nie tylko w tym momencie członkom i organom jednostek pomocniczych, ale także mieszkańcom zgłoszenie propozycji w zakresie zmian granic jednostek pomocniczych. No to już jest kwestia jakiejś podpowiedzi ze strony ewentualnie państwa, jeśli prawda, w tym zakresie. To na pewno nie byłoby dublowanie procedury, bo to nie byłyby konsultacje, prawda, sensu stricto. To byłoby bardziej otwarcie, że każdy to uzna za stosowne, może w terminie 21 dni poprzez wysłanie maila, przesłanie pisma zgłosić propozycje w zakresie zmian granic jednostek pomocniczych, które to propozycje później będą przedmiotem obrad komisji doraźnej, a ostatecznie, jeżeli zostanie sformułowany projekt, będzie on poddany konsultacjom społecznym. Więc tutaj nie byłyby to konsultacje sensu stricto, co już projekt, tylko zbieranie tych wniosków bardziej otwarte. No na pewno nie mogę jako prawnik powiedzieć, że to jest prawnie niedopuszczalne, bo my tutaj mamy otwartość na zbieranie wniosków, na pewno nie musi mieć jakiejś nawet wyraźnej podstawy prawnej, w sensie takim, że jest taki przepis, który mówi, że można takie informacje zbierać, bo to jest rozmowa ze społeczeństwem, to jest zbieranie informacji. To rozmowa. Tylko ja się zastanawiam nad procedurą rozpowszechnienia informacji, że osoby zainteresowane mogą składać takie propozycje. Ale tutaj pani przewodnicząca mówiąc sobie sytuację jest bardzo prosta. No, od tego osobu, od tego są media, od tego jest biuletyn informacji publicznej, od tego jest współpraca z mieszkańcami. I standardowe elementy przekazu informacji. Nie spodziewajmy się, że tych wniosków nagle wpłyną tysiące, tak jak w przypadku studium, bo to jest zupełnie co innego. Możemy się zdziwić. Nie sądzę. A czy na tej dzielnicy mogłyby robić takie konsultacje z mieszkańcami? Właśnie, może w ten sposób później przekazać tak na miejsce do zebrania takich informacji. Oczywistym jest, jeśli taki projekt powstanie w zakresie zmian granic, że w ramach konsultacji społecznej nie tylko mieszkańcy naszego miasta będą mogli się wypowiedzieć, ale też te konsultacje mogą mieć, myślę, że będą miały wpływ na również ostateczny kształt projektu, bo konsultacje to nie jest kwestia akceptacji projektu bądź nie, to jest kwestia poszukania również uwag, informacji do ewentualnych zmian. Szanowni Państwo, co sądzicie z tego, żeby poinformować Radę Dzielnic, zamieszczając również informacje w myślnikach, o których wspomniał pan radny, że mieszkańcy mogą zwracać się z propozycjami do ludzi programu i określić ten termin na powiedzmy, nie wiem, 21-30 dni. I tak naprawdę dużą rolą też będą wówczas rady dzielnic, które często mają codzienny kontakt z mieszkańcami i mają najbardziej taką bezpośrednią wiedzę związaną z tymi zagadnieniami. Czyli rozesłanie ponownie informacji do rad dzielnic plus zamieszczenie takiej informacji w biuletynie na stronie miasta, że jest taka możliwość z jasną i twardo określoną terminem. To znaczy, wydaje się najbardziej zasadnym, żeby do rady dzielnic, wysłać taką informację. Po pierwsze, z prośbą o zgłoszenie propozycji, a po drugie, ewentualnie z prośbą o zebranie takich informacji od mieszkańców. I dopiero jakby wtedy można byłoby informować mieszkańców, a w zasadzie powinny to być wtedy rady dzielnic, żeby takie propozycje do rady dzielnic kierowały, bo tak trudno je. Zastanawiam się,
na ile możemy dla ludzi nic narzucić, żeby zgromadzić te informacje. To znaczy, na pewno możemy, bo zadaniem Rad Dzielnic jest również wsparcie konsultacji społecznych. Tylko jeżeli mówimy o tym, o kwestii konsultacji takich pomocniczych dla prac komisji, no to to nie są te konsultacje w trybie tych przepisów, które obowiązują. W związku z czym jakby to trudno tutaj rady zobligować do tego, żeby one w tym trybie nas wesprzały, wsparły, ale zachęcić jak najbardziej można, tak żeby to rady do mieszkańców też przekazały te informacje, że do nich można zgłaszać. To też jest dobre rozwiązanie na to, żeby nawet na posiedzeniach rad takie dyskusje też się odbywały, bo to jest wiele punktów widzenia. No, to też panie przewodniczące nam mogą powiedzieć, jak oceniają taką propozycję, czy to jest w ogóle dobry kierunek, żeby poprzez rady to zrobić. Wydaje mi się z mojego punktu widzenia, że jak najbardziej. Bo wtedy jest jakby możliwość też dyskusji na samym forum rady, zanim jakby... Oczywiście my tego dyskusję wszystko ze swoim dyrektorem i z tą propozycją, dlatego że my taką dyskusję na forum rady przeprowadziliśmy. Nie poszliśmy niestety dogłębnie w mieszkańców, tak? I nie mogę powiedzieć, że zostały przeprowadzone konsultacje z ulicą Wapienną. Z ulicą Wapienną i z jakimikolwiek jeszcze ulicami, bo nie. Natomiast też kwestie zostały poruszone, dlatego że problem spotykaliśmy się tak, jak funkcjonujemy już od roku i problem się przejawia. I problem dotyczący właśnie struktury i funkcjonowania się pojawia i z mieszkańcami rozmawialiśmy, ale nie w tym momencie, kiedy poddaliśmy to pod dyskusję. Natomiast gruntowną dyskusję na forum rady przeprowadziliśmy. Każdy się miał czas i mieli możliwość wypowiedzenia i to też uczynił. I podjęliśmy praktycznie jednogłośnie stanowisko, że propozycje dzisiaj przedstawione są zasadne z naszego punktu widzenia. Natomiast odnosząc się do pani propozycji, jak najbardziej rady powinny się włączyć, jak najbardziej rady powinny wejść do mieszkańców. Zgłoszenie propozycji związanych z ewentualnymi zmianami granic dzielnic. Zachęcając również przedstawicieli Rady Dzielnic do sięgnięcia w głąb, tak, czyli ewentualnych opinii mieszkańców, które szczególnie w tak specyficznych miejscach, o jakich rozmawiamy tutaj, Góry i za Cukrownią, no, mogą być bardzo, ja myślę, że opinie mieszkańców mogą zaskoczyć. A mogą być przepracowane już w radach, gdzie z udziałem mieszkańców, który dotrze tutaj do ratusza, do komisji, będzie już bardziej wypracowany. Tak. Tylko teraz zastanawiam się, oczywiście, nie możemy się rozmawiania na ten temat. Więc ja bym poprosiła o rozesłanie, nawet mówię, ja mogę rozesłać taką informację, której treść, co my ustalimy, tak by ona była najbardziej aktywizująca Rady Dzielnic do zaangażowania się w ten problem. I teraz zastanawiam się nad realnym terminem. Wydaje mi się, że terminem, który jest długo optymalny, to jest termin około miesiąca. Tylko, że zaczyna się robić gorąco. Na pewno my 14 dni to dostaniemy. Nie, jest to zbyt poważna sprawa. Trzeba mieć na uwadze, że teraz rady pracują nad propozycjami do projektu budżetu, które składają do 15 czerwca, więc te posiedzenia się odbywają. Krótki pozostaje czas na ewentualne właśnie zbieranie opinii od mieszkańców. Jedno to jest kwestia spotkania się w ogóle samej rady, ale druga to jest jakby jeszcze ten czas na to, żeby te opinie mogły spłynąć do rady, więc to też trzeba mieć na uwadze. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy 22 maja. Ustalenie, powiedzmy, terminu 30-dniowego. 15 czerwca kalendarzowego, to nie i kiedy moglibyśmy, bo wtedy należałoby też zaplanować spotkanie komisji, tak, abyśmy już mieli zebrane też te informacje, żebyśmy wiedzieli, o czym my rozmawiali. Czyli jest też kwestia zaangażowania państwa w wypracowanie tego jednolitego dokumentu, że tu jest propozycja zmian, tu jest propozycja, co też... Miesiąc to nie za mało. No właśnie,
ja już tak mówię, miesiąc dla dzielnic, tak? Natomiast też biorę pod stąd kwestie techniczne z naniesieniem tego, tak? Abyśmy nie wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać. Bardzo proszę pana tematu. W związku z tym, że wiadomo, że naprawdę docelowo w procedurze zmian granic potrzebna uchwała, czy byśmy mogli jakoś połączyć, żeby jednak na przykład państwo, na przykład sesja czerwcowa, czy jest możliwość, żeby przygotować projekt takiej uchwały? To nawet wcześniej, podjęcie uchwały na kręcę, bo to na pewno nie. Ale też żebyśmy w jakiś sposób rozpoczęli procedurę z tą uchwałą. To musimy mieć jakąś propozycję. Dobrze, czyli od tej strony. Od tej strony musimy. Może jednak odwrotność, jest uchwała, w której jest cała procedura. Obrotujmy. Jeżeli możemy od tej strony, to lepiej, bo możemy od razu startować. Ustalamy od tego, że dajemy 30 dni terminu Radom Dzielnic. Państwo też potrzebujecie czasu na dokonanie analizy tych propozycji. No, w zależności od tego, jak propozycje są, prawda? No, właśnie, kilka dni, to będzie szybko, jak będzie kilkadziesiąt, to też będzie szybko. Termin sesji mamy ustalony na dzień 28 czerwca. Wydaje mi się, że właściwym by było spotkanie się przed sesją czerwcową. Czy jesteście Państwo w stanie technicznie to? Myślę, że tak, Pani Przewodnicząca, Pani Dyrektor, być może ten termin miesięczny byłby jednak bardziej terminem kalendarzowym, wtedy nie wiem, może nie miesiąc, a 25, no to tak zobaczymy, jak kalendarz by się układał, bo jak miesięczny, to już mamy już od razu rozesłanie pisma, to już jesteśmy w terminie sesji. Tak. Bo jest dzisiaj 22, pisma nawet jakby jutro było wysłane, no to już mamy 20. Proszę bardzo, ucieka termin. To musiałby być nieco krótszy termin dla rad, jeśli miałoby być posiedzenie komisji. No myślę, że nie za panią dyrektor, minimum to tydzień, być może 2-3 dni, ale minimum to tydzień, żeby przygotować, zebrać, a może 2 tygodnie. No, w zależności od tego, ile będzie zmian. To najpierw musimy zamknąć etap zbierania zmian i wtedy będziemy wiedzieli, ile potrzebujemy czasu na to, żeby... Komisja miałaby się odbyć przed sesją, no to wydaje się, że ten termin gdzieś tam powinien być na te zmiany w okolicach 15 czerwca, może jak to, jak się kończy tydzień, prawda, żeby... Mhm. Tydzień się kończy 15, to jest akurat tak. Bo 17 jest niedziela. Czy do 15 czerwca ustalamy, że Rady Dzielnic mają... Zachęcamy Rady Dzielnic do... Oczywiście, przepraszam, tak bez pytania. Jakby jeszcze jakiś wniosek gdzieś tam wpłynął, nawet nieco później, ale przed terminem posiedzenia komisji, no to też, szanowni państwo, nie powiecie, że on już jest po terminie, prawda? Ale to tak... 15 wydaje się takim terminem dyscyplinującym, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Tak. Wobec tego słuchajcie państwo, że ja bym zaproponowała posiedzenie następnej naszej komisji w tygodniu sesyjnym. Czy wtorek to jest dobry? Tak, z 10, 11. Jesteśmy w pracy, więc... Bo dzisiaj się umówiliśmy o 13:00 i myślę, że następne spotkanie będzie trochę dłuższe. Tym bardziej, że pojawił się. Ja tak się właśnie zastanawiam, 11:12. Jesteśmy do dyspozycji, to państwo radni w kości. Dobrze, szanowni państwo, to w takim razie ustalamy termin kolejnego naszego posiedzenia. Na dzień 26. Tak, i na godzinę. Kurczę, nie wiem, czy 2 godziny nam wystarczy. Czy miałoby być z udziałem przedstawicieli dzielnic, to wydaje się, że to mało. 11:00. Lepiej mieć czas w zapasie niż w innym czasie. Jeżeli chodzi o Radę Dzielnic, to dla nich czas taki przed południem, to też nie dla każdego jest odpowiedni, no, ale to trudno pewnie znaleźć. Będą też mieli możliwość wysłania na ręce. No oczywiście, w związku z tym jakby to też... To też godzina może ulec zmianie, tak rozumiem? No, bo...
jeżeli się okaże, słuchajcie, jeżeli się okaże, że tych wniosków będzie naprawdę bardzo dużo, zrobimy wcześniej. Godzina już, czekaj, 11. 26.11. Za dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję.